Time Life Video prezentuje film z serii Drapieżniki. Nad krainą tygrysów wschodzi słońce. Jeleń posila się spokojnie. Nie wie, że w pobliskich zaroślach czai się tygrys. Tygrys należy do najpiękniejszych i najsilniejszych drapieżników świata. Jest doskonałym myśliwym. W jego sąsiedztwie bezpiecznie mogą się czuć jedynie nosorożce, bawoły i słonie. Napada czasami na zwierzęta domowe. Zdarza mu się też zaatakować człowieka. Nie zabija jednak więcej zwierząt niż potrzebuje dla zaspokojenia głodu. Silnie umięśniona klatka piersiowa i grzbiet umożliwiają mu powalenie znacznie większej od niego ofiary. Porusza się niemal bezszelestnie, podkradając się niepostrzeżenie do upatrzonego zwierzęcia. Bardzo uważnie stawia łapy, aby nie nadepnąć na suchą gałązkę, której trzask mógłby zdradzić jego obecność. Tygrys długo i cierpliwie się skrada. Nie rusza do ataku, dopóki nie podejdzie na odległość kilkunastu, a nawet kilku metrów od potencjalnej ofiary. Dopiero wtedy spada na nią błyskawicznie jak pocisk. Tygrys. Tygrys jest największym, najbardziej tajemniczym i najgroźniejszym spośród wielkich kotów. W przeciwieństwie do lwów, sam może powalić wielką zdobycz. Dlatego zazwyczaj poluje w pojedynkę. Rzadko widuje się go w ciągu dnia, na łowy wychodzi z reguły nocą. Największe okazy tego gatunku można spotkać w lasach Dalekiego Wschodu. Zamieszkują zarówno nadbrzeżne bagna, gorące, wilgotne lasy, jak i pokryte śniegiem góry. Ten archiwalny film został nakręcony na Syberii. Tamtejsze tygrysy stanowiły poważne zagrożenie dla miejscowych rolników. Polowali więc na nie i chwytali młode osobniki, które sprzedawali ogrodom zoologicznym, dorabiając sobie w ten sposób. Największe są tygrysy syberyjskie, lecz niewiele ich już pozostało. Można je spotkać jedynie w najbardziej odizolowanych zakątkach syberyjskich lasów. Od czasu, gdy zostały objęte ochroną, liczebność ich powoli rośnie. Przypuszcza się, że kolebką tygrysów była właśnie Syberia. Z nadejściem epoki lodowcowej przeniosły się one na południe i południowy wschód. Mniej więcej 50 lat temu 8 podgatunków tych kotów zamieszkiwało zaznaczone na czerwono tereny. Do roku 1975 zasięg ich występowania drastycznie zmalał. W Indochinach było ich około 2000. W Indiach ich tradycyjnej ostoi około 1800. W lasach Sumatry żyło około 800 tygrysów. Na równinach Nepalu około 200, a w Bangladeszu tylko około 20.
Tygrysów jawańskich zostało zaledwie 12 osobników. Krążą pogłoski o pojawieniu się tygrysów na południowym wybrzeżu Morza Kaspijskiego, ale nie zostały one na razie potwierdzone. W Chinach żyło ich kiedyś tysiące, ale ponieważ nie podlegają w tym kraju ochronie, prawdopodobnie zostało ich zaledwie około 200 osobników. Tygrys z wyspy Bali został już wytępiony. Prehistoryczne tygrysy szablozębne żyły przed 30 milionami lat. Ich potężne kły były ostre jak brzytwy. Zwierzęta rozszarpywały nimi swoje ofiary. W ciągu wielu stuleci tygrysy pobudzały wyobraźnię człowieka. Autor tej ilustracji ze średniowiecznej księgi o zwierzętach najwyraźniej nigdy nie widział tygrysa. Za to znali go Rzymianie. Ta mozaika sprzed 2000 lat pochodzi z Cypru. Mongołowie, którzy w XIV wieku najechali Indie, z upodobaniem polowali na te zwierzęta, ale rozumieli jednocześnie potrzebę ich ochrony. Jeden z ich władców utworzył nawet pierwszy rezerwat tygrysów. Ten instrument zbudowano na polecenie władcy Mysuru, państwa w południowych Indiach. Przedstawia naturalnej wielkości tygrysa pastwiącego się nad Europejczykiem. Oglądanie i słuchanie muzyki wykonywanej na tym instrumencie było ulubioną poobiednią rozrywką owego władcy. Odczuwał on dla tych zwierząt respekt, ale i wielką niechęć. Większą okazywał jedynie brytyjskim kolonistom. W opowieściach o tym wspaniałym drapieżniku, jego cechy i poczynania tragiczne w skutkach dla człowieka, przeważnie wyolbrzymiano. Do dziś można usłyszeć mrożące krew w żyłach historie, w których jest więcej fantazji niż prawdy. Na Dalekim Wschodzie tygrysy są uznawane za zwierzęta magiczne. W Malezji uważa się, że pocięty wąs tygrysa dodany do potrawy sporządzonej z jego mięsa niezawodnie ściągnie śmierć na tego, kto tę potrawę spożyje. W Indonezji mleko tygrysicy stosuje się jako lek przeciwko ropieniu oczu, a sproszkowane kości mają goić rany po ukąszeniu psa. Oto niezwykły pomnik ogólnie znanego leku maści tygrysiej. Trudno cokolwiek porównać z tym panaceum. Łagodzi kaszel, bóle brzucha, usuwa nudności, a nawet nieprzyjemny oddech. Agencje reklamowe od dawna wykorzystują potęgę magii tygrysa. Jedno z najbardziej znanych haseł brzmi: wpuść tygrysa do swojego baku. Przed 70 laty w Indiach żyło 40 tysięcy tych zwierząt. Dziś liczba ta dziesięciokrotnie zmalała. Ów piękny drapieżnik był niegdyś uważany za królewską zwierzynę. Tylko królowie mogli na niego polować. Ten wyjątkowy, kolorowy film został nakręcony przez angielskiego lorda, który przebywał w Indiach na początku lat 30. Tylko nielicznym dane było uczestniczyć w podobnych polowaniach. Myśliwi nie musieli tropić zwierzyny. Naganiacze napędzali ją wprost na ich lufy. W tamtych latach uczestniczenie w polowaniu na tygrysy było dowodem wyróżnienia osoby na nie zaproszonej. Dziś takie łowy mogłyby wywołać publiczne rozruchy. Wówczas odrzucenie zaproszenia uznano by za dyplomatyczny afront. Należy jednak zaznaczyć, że tygrysy nie były wówczas gatunkiem zagrożonym, a liczba zabijanych zwierząt zazwyczaj rozsądna, choć zdarzały się wyjątki. Pewien maharadża upolował w ciągu swojego życia 1150 tygrysów.
Podczas polowania wszyscy dosiadali słoni, zarówno myśliwi, jak i naganiacze. Myśliwi używali specjalnych osłon, które miały chronić ich przed ewentualnymi atakami rozwścieczonych tygrysów. Były to jednocześnie doskonałe stanowiska strzeleckie. Rozciągnięte w kształcie litery V pasy białej tkaniny służyły jako pułapka. Naganiacze pędzili zwierzęta w kierunku zwężającego się końca, gdzie czekali myśliwi. Każdy tygrys mógłby łatwo przeskoczyć tę słabą barierę albo ją rozedrzeć, ale zaszokowany widokiem białej ściany, której nigdy wcześniej nie widział, uznawał ją za przeszkodę nie do przebycia. Zapędzony w pułapkę, walczący o życie tygrys częściej atakuje, niż ratuje się ucieczką. Doprowadzony do szału, może się rzucić nawet na słonia. Dziś te zdjęcia szokują, ale w tamtych czasach tygrysy traktowano tak, jak dziś traktuje się lisy czy dziki. Myśliwi pragnęli jednak zachować pewną liczbę zwierzyny, więc chronili część terenów ich występowania. Dzisiejsze ostoje tych drapieżników to w większości dawne tereny łowieckie. Chroniąc jego naturalne środowisko, myśliwi przyczynili się do zachowania tego wspaniałego gatunku drapieżnika. Dziś to nie broń palna jest największym zagrożeniem dla tych pięknych kotów. Lasy rosnące na terenach ich występowania są sukcesywnie wycinane. W Indiach obowiązuje całkowity zakaz strzelania do tygrysów, ale piła jest dla nich równie śmiercionośna jak kula. Ginie las, ginie zwierzyna, giną tygrysy. To umierające z głodu tygrysiątko znaleziono na plantacji trzciny cukrowej. Jego matka prawdopodobnie uciekła przed drwalami niedługo po jego urodzeniu. Żeby przetrwać, musiała porzucić młode. Zachowanie tego gatunku na Dalekim Wschodzie jest niemałym problemem. Człowiek i tygrys nie mogą ze sobą współistnieć. Jeden musi zginąć. Oczywiście tygrys. Mimo wysiłków strażników parku i weterynarzy, po kilku tygodniach kocię padło. Tygrysy mogą przetrwać tylko w dziczych lasach. Prawdziwy tygrysi raj znajduje się w Parku Narodowym Dudhwa w północnych Indiach. Zwierzęta cieszą się tu pełną ochroną, zagwarantowaną prawem. Mają las, a więc warunki do życia i rozrodu. Przez cały czas opiekuje się nimi Billy Ardian Singh, prawdziwy entuzjasta tych zwierząt. Jest przekonany, że do ponownego wprowadzenia tygrysów na ich odwieczne tereny można wykorzystać osobniki urodzone w niewoli pod warunkiem, że będzie chronione ich środowisko. W tej klatce znajduje się młody tygrys, urodzony w angielskim zoo. Billy ma nadzieję, że kiedyś zwierzę będzie mogło żyć na swobodzie. Młodziutka tygrysiczka przyleciała do New Delhi samolotem, po czym odbyła długą, męczącą podróż na słoniu. Her
Ma na imię Tara, to znaczy gwiazda. Skończyła 3 miesiące. Dotąd mieszkała za kratami, teraz będzie przyuczana do życia na wolności. Ardian Singh jest jednym z głównych indyjskich konserwatorów przyrody, aktywnie działających w programie Tygrys. Program ten ma na celu zachowanie tych zwierząt w naturalnym środowisku i to dzięki niemu Indie szczycą się dziś obecnością w ich lasach ponad 4000 tygrysów. Ardian Singh ma niezwykłe umiejętności pracy z wielkimi kotami. Udało mu się wprowadzić do dżungli także 2 lamparty. Ale nawet dla niego przyuczenie urodzonego w niewoli tygrysa do życia na wolności nie jest łatwym zadaniem. Zaraz po przyjeździe, Tara zaczęła chyba zdradzać oznaki drzemiącego w niej instynktu owcy. Zbliżając się do bawoła, zachowywała się ostrożnie, podchodząc od tyłu, tak jak robi to tygrys żyjący na wolności. Dzikie tygrysy stają się niezależne od matki dopiero po ukończeniu 2 lat. Edukacja Tary może potrwać nawet dłużej. Jeśli się powiedzie, będzie ona cennym nabytkiem dla populacji dzikich tygrysów. W naturze odbudowa stanu ich liczebności przebiega bardzo powoli. Wiek dojrzały osiąga zaledwie połowa kociąt. Tara musi przywyknąć do słoni i wzajemnie. Słoń nie czuje się zbyt pewnie w obecności tygrysa, nawet tak małego jak to 3-miesięczne kocie. To chyba najniebezpieczniejszy moment. Harriet to jeden z lampartów, którego Billy przyuczył do życia na wolności. Nadal często odwiedza ona farmę. Na szczęście zaakceptowała obecność Tary. Nauka Tary zaczęła się od długich spacerów z Billym po lesie. Tygrysy są z natury samotnikami. Tara właściwie ignorowała Harriet, która czasami się do nich przyłączała. Te przechadzki miały przyzwyczaić Tarę do widoków, zapachów i odgłosów lasu. A także do obecności zwierząt, na które będzie kiedyś polowała. Po miesiącu po raz pierwszy miała okazję przyjrzenia się wielkiemu stadu jeleni bagiennych. Billy był ciekaw, jak na nie zareaguje. Ardian Singh nie ma złudzeń co do przyszłości tygrysów. Wciąż powtarza, że w Indiach zaledwie połowa tych zwierząt żyje na terenach chronionych. Pozostałe nazywa zapomnianymi tygrysami. Wprawdzie nie wolno do nich strzelać, a handel ich skórami jest nielegalny, ale są zdane na łaskę tych, którzy w poszukiwaniu łatwego zysku bezlitośnie niszczą ich siedliska. Ma nadzieję, że rząd Indii obejmie ochroną wszystkie lasy w kraju, zmieniając je w parki narodowe. W przeciwnym razie jego praca nad odbudową stanu liczebności tygrysów będzie właściwie bezcelowa.
Tym razem wszystkie jelenie uciekły, ale Tara nie musi się na razie martwić o to, czym zaspokoi głód. Ma jeszcze dużo czasu na rozbudzenie drzemiącego w niej instynktu myśliwego. Barwy sierści tygrysa znakomicie kamuflują zwierzę, pozwalając mu wtopić się w wysokie trawy i leśne zarośla. Jednak szanse na zaskoczenie jelenia na otwartej przestrzeni są nikłe. W dzień tygrys ukrywa się w cieniu. Białe plamy na uszach spełniają rolę sygnałów ostrzegawczych. Mierząc od czubka nosa do końca ogona, dorosły samiec tygrysa indyjskiego może osiągnąć 3 metry długości. Tygrysy syberyjskie osiągają długość nawet 4 metrów. Ich kły, przystosowane do przytrzymywania i zabijania zdobyczy, mogą mieć do 13 cm długości. Ostre jak brzytwy pazury wysuwają się w razie potrzeby i mogą rozszarpać ofiary. Język jest szorstki, co pozwala zwierzęciu całkowicie zedrzeć mięso z kości ofiary. Duży samiec tygrysa indyjskiego może ważyć do 270 kg, samica do 160. Tygrysy zazwyczaj trzymają się swoich terytoriów. Teren łowiecki jednego osobnika może obejmować powierzchnię ponad 60 km2. Sąsiadów zawiadamiają o swojej obecności rykiem i znakami zapachowymi. Gruczoły umieszczone u nasady ogona produkują substancje o silnym zapachu. Sygnały zapachowe są ostrzeżeniem dla rywali i pomagają znaleźć samice. Tygrysy potrafią wspinać się na drzewa, ale wchodzą na nie bardzo rzadko. Dla oznaczenia swojego terenu zdrapują także korę drzew. Prawdopodobnie jednocześnie czyszczą sobie w ten sposób i ostrzą pazury. Często dodatkowo znaczą moczem odarte z kory drzewa, dodając do znaku wizualnego sygnał zapachowy. Krokodyle błotne żywią się głównie rybami i drobnymi ssakami. Są zupełnie niegroźne dla człowieka, w niektórych rejonach czczone jako zwierzęta święte. Tygrysy zupełnie je ignorują. Są zbyt duże i silne, żeby nawet potężny krokodyl ośmielił się je zaatakować. Doskonale pływają. Najbardziej ze wszystkich kotów lubią wodę i trudno je spotkać z dala od niej. Bez przeszkód pływają wśród nadbrzeżnych zarośli na morzynów i pokonują długie odległości otwartej wody pomiędzy wysepkami.
Po wyjściu na brzeg idealnie wtapiają się w otoczenie. Stają się prawie niewidoczne wśród traw i zarośli. W upalne dni tygrysy lubią wylegiwać się na mieliznach, chłodząc się w ten sposób. W takie miejsca często przychodzą się kąpać mieszkający w okolicy wieśniacy. Są wtedy narażeni na ataki drapieżnika. Większość tygrysów boi się jednak ludzi i traktuje ich z respektem. Wolą unikać takich spotkań. Krąży wprawdzie opinia, że każdy tygrys nie waha się atakować człowieka, ale zupełnie nie pokrywa się to z rzeczywistością. Badania dowodzą, że tylko 3 tygrysy na 1000 atakują ludzi. Najczęściej są to ranne albo stare osobniki, które z trudem mogą coś upolować. Przypadkowe spotkanie człowieka z takim tygrysem może mieć fatalne skutki. Jak już wspomnieliśmy, zaskoczony kot nie ucieka, lecz w celu samoobrony atakuje. W takiej sytuacji przekonuje się, że ludzie są łatwą zdobyczą. Tygrysy polują głównie nocą, najczęściej o zmierzchu i o świcie. Jedzą wszystko, co uda im się złowić. Od jeleni i małp do ptaków, żab, a nawet termitów. Podkradając się do ulubionego obiektu swoich łowów, jelenia, tygrys wykorzystuje każdą osłonę. Potrafi także długo czekać w zasadzce. Mimo wielkiej cierpliwości i ostrożności, tylko jeden atak na 20 kończy się sukcesem. W czasie jednego posiłku tygrys może zjeść do 45 kg mięsa. Jak już wspomnieliśmy, nie jest wybredny, więc udaje mu się zwykle zaspokoić głód.
Śmierć jednego zwierzęcia oznacza życie innego. Ponieważ tygrysy są najaktywniejsze nocą, do filmowania ich trzeba się starannie przygotować i użyć specjalnej kamery. Kiedyś myśliwi budowali na drzewach platformy i cierpliwie nawet przez całą noc czekali na pojawienie się tygrysa. Kryjówka filmowców została zbudowana na ziemi. Specjalny wzmacniacz optyczny pozwala utrwalić na taśmie także to, co dzieje się w zupełnych ciemnościach. Został on zaprojektowany do nocnych akcji strzelców wyborowych. Słoń wraca do bazy, a nasi operatorzy Dieter Plage i Mike Price zostają na czatach. Dzięki wzmacniaczowi filmowcy mają rzadką okazję przyjrzenia się nocnemu życiu dżungli. Z ciemności wyłania się postać jednorogiego nosorożca indyjskiego. Chociaż nie musi się obawiać tygrysa, zachowuje się bardzo ostrożnie. Napięcie w kryjówce rośnie. Zajęci obserwowaniem nosorożca, operatorzy nie zauważają czającego się tuż obok tygrysa. Jego ofiarą pada młody bawół. Tygrys ciągnie swoją zdobycz w zarośle, żeby się ukryć przed ewentualnymi rywalami i spokojnie się posilić. Nakręcony tej nocy materiał był bardzo ciekawy, ale Mike Price chciał czegoś więcej. Następnego dnia wybrał się sam do kryjówki, którą zbudował przy zwierzęcej ścieżce w Parku Narodowym Chitawan. Jest to teren dawnych królewskich polowań. Tygrysy nauczyły się, że są tu równie bezpieczne w dzień, jak i w nocy. W czasach, gdy na nie polowano, wychodziły z ukrycia tylko pod osłoną ciemności.
Kluczem do obserwacji tygrysów na swobodzie jest cierpliwość. Nagle zjawił się. Mimo że operator długo czekał na tę wymarzoną chwilę, zwierzę podeszło zbyt blisko, by człowiek mógł czuć się bezpiecznie. Kiedy drapieżnik zaczął się zbliżać do kryjówki, Mike Price zdjął kamerę ze statywu i zaczął filmować z ręki. Potem powiedział, że ogłuszało go bicie własnego serca. Kiedy wyjrzał przez drugi otwór, zobaczył tygrysa patrzącego mu prosto w oczy. Nie był w stanie nieruchomo utrzymać kamery. Tygrys należał najwyraźniej do tych 997 na 1000, które nie mają zamiaru atakować człowieka. Wydawał się równie jak on wystraszony. O świcie w zaroślach rozstawiono biały parawan, taki sam jak te, które stosowano dawniej w czasie polowań. Białe ściany miały utworzyć długi korytarz. Dawniej doprowadzał on tygrysa do luf strzelb. Dziś chciano go jedynie na jakiś czas uśpić. Celem było założenie tygrysowi nadajnika, żeby można go było potem śledzić. Tak jak kiedyś podczas polowania, naganiacze jadą na słoniach. Tygrys jest gdzieś przed nimi, nieświadomy jeszcze tego, iż zastawiono nań pułapkę. Z zarośli wypadł spłoszony nosorożec. Słonie wyczuwają już obecność tygrysa, są zdenerwowane. Jedynie bohater całej akcji zachowuje się w miarę spokojnie.
Kiedy pojawia się u wylotu korytarza, tygrys znajduje się w polu widzenia obydwu kamer i strzelby. Zanim narkotyk zacznie działać, upłynie około 5 minut. Zespół badawczy nie może teraz zgubić trafionego zwierzęcia. Gdyby się tak stało, mogłoby ono paść. Tym razem uśpiono dorodną samicę. Badanie zachowań tygrysów w dżungli jest bardzo trudne. Można je śledzić jedynie z pomocą radia. Dzięki poduszce z liści uśpiona tygrysica nie nawdycha się kurzu. Wyniki badań uzyskane dzięki nadajnikom radiowym dowodzą, że tygrysy są wprawdzie samotnikami, ale nie aż tak zaprzysięgłymi, jak dotychczas sądzono. Zazwyczaj dwa osobniki spotykają się na krótko w celach rozrodczych. Później samiec i samica idą każdy w swoją stronę. Trzy samce żyjące na terenie parku Chitawan łączą się z każdą tygrysicą będącą w rui. Dorosła samica albo jest w ciąży, albo opiekuje się młodymi. Uśpiona tygrysica zostaje obfotografowana, żeby w przyszłości można ją było łatwo rozpoznać. Innym sposobem identyfikacji zwierząt jest obserwacja śladów. Dlatego dokładnie mierzy się łapy i opisuje charakterystyczne cechy. Mierzy się także kły. Dyszenie zwierzęcia jest nieszkodliwym efektem ubocznym działania środka usypiającego. Tygrysicę poi się, by nie dopuścić do odwodnienia jej organizmu. Obroża z nadajnikiem jest dokładnie dopasowywana, żeby nie uwierała zwierzęcia i nie mogła być przez nie zerwana. Nadajnik powinien działać przez następne 2 lata. Każdy nadajnik wysyła sygnały o innej częstotliwości. W ten sposób łatwo zidentyfikować tropione zwierzę i dokładnie określić trasę jego wędrówek. Należy sprawdzić, czy wysyłany sygnał jest dostatecznie silny. Tygrysica spała jeszcze chwilę, aż skończyło się działanie zaaplikowanego jej środka. Kiedy się ocknęła, Mike Price znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie.
Właśnie w chwili, gdy tygrysica się obudziła, skończył mu się film. Musiał zejść z drzewa po nową kasetę. Zwierzę było bardziej niespokojne, niż się spodziewamy. Na szczęście środek nie przestał jeszcze całkowicie działać. Sygnały radiowe śledzi się najczęściej z małych samolotów. W Nepalu używa się do tego celu bardziej dostępnego środka lokomocji. Wprawdzie w tym przypadku, żeby odebrać sygnały, trzeba być bliżej nadajnika, ale słoń może podejść o wiele bliżej do śledzonego zwierzęcia. W dodatku z grzbietu słonia można prowadzić obserwacje, które z powietrza byłyby niemożliwe. Ze słonia można obserwować tygrysy będące zarówno w odległości 3 km, jak i 30 metrów. Mimo że nad krainą tygrysów słońce codziennie oświetla szczyty Himalajów, los jednego z najwspanialszych drapieżników świata wydaje się mroczny. Aby ten piękny, majestatyczny kot przetrwał, musi być otoczony szczególną opieką i już dziś należy opracowywać dalsze plany jego ochrony. Ciężar ten spoczywa na barkach rządów, ale wszyscy możemy się do tego przyczynić, wspierając odpowiednie działania. Wyginięcie tygrysów z powodu niszczenia ich środowiska wcale nie zmieni na lepsze sytuacji ich ofiar, bowiem im też to środowisko jest do życia niezbędne. W Parku Narodowym Chittawan wciąż jest bardzo dużo zwierzyny. To jedno z niewielu miejsc, gdzie można zobaczyć 4 tygrysy dzielące się zdobyczą. Tygrys jest ostrożny, wytrzymały i po prostu wspaniały. Jest największym i najpotężniejszym kotem. Miejmy nadzieję, że człowiek nie pozwoli, aby zniknął z naszej przyrody ten majestatyczny drapieżca.
Tekst na podstawie tłumaczenia Anny Wichlińskiej-Kacprzak, Halina Wodiczko. Czytała Krystyna Czubówna.